Witam was, cześć! W tej okazji chciałabym państwa bardzo serdecznie powitać na naszym dzisiejszym spotkaniu prasowym. Jesteśmy uczestnikami treningu Akademii Koszykówki Anvil. I jest mi niezmiernie miło powitać na konferencji naszego gościa specjalnego, którym jest pan Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen. Witam. Także przedstawicieli Akademii Koszykówki Anvil, trenerów i przede wszystkim naszą uzdolnioną młodzież. I teraz jest właśnie czas na brawa dla was, dzieci. I oczywiście witam bardzo serdecznie przedstawicieli naszych mediów. Bardzo proszę pana prezesa Daniela Obajtka, prezesa zarządu PKN Orlen o zabranie głosu. Bardzo dziękuję. Wszystkich witam serdecznie. Witam was. Miło, że jesteście. Proszę państwa, Orlen bardzo mocno inwestuje w sport. Sport traktujemy zarówno jako zadanie biznesowe, ale również traktujemy przede wszystkim jako zadanie społeczne. Duży biznes musi inwestować, a sport jest pewnym rodzaju aktywizacją, trenowaniem, kulturą fizyczną, więc bardzo mocno kładziemy w grupie na to nacisk. Również nie tylko poprzez grupę, poprzez Orlen, ale również poprzez spółki w grupie. I to nie tylko w kraju, ale i bardzo mocno za granicą również inwestujemy w sport. Dziś jesteśmy w Wrocławku. Tu bije serce polskiej koszykówki. Tak naprawdę mogę powiedzieć wprost. To miasto i koszykówka to jest perła w koronie tego miasta. Jesteście znanym klubem sportowym, mistrzami Polski. Niedawno ten wspaniały puchar FIBA. Macie niesamowite osiągnięcia. Ale to nie tylko sport dla dorosłych, dla tej wspaniałej drużyny, która jest symbolem tego miasta, ale to również aktywizacja sportu i inwestowanie w sport od najmłodszego. Dlatego stworzyliśmy Akademię Sportową Anvil. To już jest trzecia edycja. I w tej edycji uczestniczy, w poprzedniej edycji to było około 3000 dzieci. Teraz to jest 400, ale dopiero tak naprawdę zaczynamy. I nie może być poważnego sportu, nie może być sportu nastawionego na dłuższy czas, jeżeli nie będziemy inwestować w dzieci i młodzież. Od samego początku doskonale z tego zdajemy sobie sprawę w Orlenie. Mamy praktycznie całą paletę sportu. Mamy 11 związków sportowych. Ale zawsze w momencie, kiedy kreujemy umowy z tymi związkami, bardzo mocno zaznaczamy w tych umowach, że część środków ma iść właśnie na sport od najmniejszego. Sport od dziecka do sportu poprzez młodzież i do tych wspaniałych wyników, które macie. W dzisiejszym czasie, szczególnie w dzisiejszym czasie, kiedy świat zaczyna być wirtualny, coraz bardziej wirtualny, pokazała to pandemia, to jednak sport pokazuje co innego zdecydowanie. Sport to integracja, sport to współpraca, a szczególnie koszykówka. To nie jest sport indywidualny. To jest sport, który jest bardzo mocno nastawiony na współpracę, zarówno w drużynie, jak i nie tylko w drużynie, w całym zespole. I szczególnie w tych czasach, gdzie mamy setki innych atrakcji, musimy zarażać te wspaniałe dzieci, naszą wspaniałą młodzież, właśnie zarażać tym sportem, aktywnym sportem. Bo sport buduje też kontakty ludzkie, buduje pewne sojusze ludzkie, buduje obycie człowieka wśród drugiego człowieka, buduje szacunek też jeden do drugiego. To również wynika wszystko z sportu. Ja bardzo się cieszę, że Orlen jako polski czempion polskiej gospodarki nie zapomina o sporcie i bardzo mocno inwestuje. Dziesiątki, setki milionów trafiają w sport. Ten sport zawodowy poprzez 11 drużyn, 11 związków, ale również
dwa komitety, ale również umowy indywidualne i mogę wprost powiedzieć, to są już tysiące imprez, to są setki różnych mniejszych społeczności, gdzie inwestujemy właśnie w sport, klubów gminnych, miejskich. To z was kiedyś będą mistrzowie Polski. To wy będziecie budować kiedyś siłę tego sportu. Więc w ten sposób również trzeba postrzegać duży biznes, który musi być połączony z tymi zadaniami społecznymi. Widzicie, macie tu wspaniałych idoli, wzór do naśladowania, drużynę, która przechodziła różne zdarzenia w swoim istnieniu, ależ zawsze trwała, ponieważ miała solidnych sponsorów. Sponsorów, którzy byli na dobre i złe. I takim właśnie sponsorem jest Anwil Wocławek. Firma, którą bardzo mocno budujemy w grupie. Firma, która bardzo mocno inwestujemy. Firmę, która w ciągu 6 lat zainwestowaliśmy 3,5 miliarda złotych, około 6 miliardów w następnej strategii. Firmę, która daje potencjał temu miastu. Firmę, która sponsoruje sport, wydaje coraz większe środki i to jest taka integracja tego społeczeństwa. Biznes, sport, dzieci, akademia, to wszystko tak naprawdę łączy ludzi niż dzieli. I dziś nam potrzeba tego łączenia, a nie dzielenia. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję wszystkim tak naprawdę zaangażowanym. Dziękuję wspaniałej drużynie mistrzów. Wspaniałym drużynie mistrzów. Cieszę się, że mogę ten puchar dotknąć, jeżeli mi pozwolicie. Ale to jest niesamowite osiągnięcie. To naprawdę buduje człowieka. Buduje człowieka, że można do tego dojść. I wy pokazaliście, jako ta wspaniała drużyna, że możecie do tego dojść. To jest nie tylko wasza praca, ale praca całego zespołu, praca całej drużyny, praca wielu wolontariuszy. Nieraz oglądam i widzę nie tylko tą wspaniałą grę, ale widzę tych kibiców. To jest również ich życie, ich pasja. Wy jesteście ich życiu, ich pasją. Bardzo dziękuję, że jesteście i sądzę, że jeszcze bardziej będziemy inwestować w dzieci i młodzież, byśmy mieli coraz wspanialsze drużyny, które nie tylko promują miasto, promują region, ale przede wszystkim promują nasz ukochany kraj. Patrzę na tych wspaniałych sportowców, młodych sportowców. Widzę was, w waszych oczach ten błysk i w ogóle jestem szokiem dla mnie, że potraficie mnie 10 minut słuchać. To już jest wielkie osiągnięcie, mówiąc zupełnie szczerze, więc jesteście wytrwali i dacie radę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, to dzisiejsze spotkanie jest również okazją do przekazania sprzętu sportowego na rzecz Akademii Koszykówki Anwil. Panie prezesie, bardzo proszę o symboliczne przekazanie piłki. Ale na rzecz... symboliczne, to nie jest jedna piłka. Tak, dokładnie. Dla jednej z naszych uczestniczek Akademii Koszykówki. To jest taki symbol, ale między innymi wśród tego sprzętu są te piękne kosze, które będą się z tymi pięknymi pokardami. I to wszystko będzie dla was również pomocne do trenowania. Ale też doceniając to, że wy jesteście sobie trwali, słuchajcie, to przygotowaliśmy dla was wszystkich drobne upominki. Ja poproszę teraz pana prezesa, jeżeli może, i panią prezes, żeby tutaj wspólnie z nami, wspólnie z naszym Rotim, to jest nasza maskotka klubowa, żeby rozdali dzieciom tutaj naszym wszystkim upominki. W ciągu 5 lat zainwestowaliśmy 3,5 miliardy, zwiększyliśmy zatrudnienie do 1700 osób, to jest około 450 osób w przeciągu 5 lat. I to nie wszystko, również mamy tu plany inwestycyjne, do końca tego roku około 700 milionów inwestujemy, ale plany do 2030 roku to jest około 6 miliardów inwestycji. Oprócz tej inwestycji, proszę Państwa, zdecydowaliśmy się na lokalizację SMR-u. Lokalizację SMR-u właśnie w pobliżu zakładu, na terenie zakładu. Ten mały reaktor przede wszystkim będzie produkował energię elektryczną, ale i również tanie ciepło, bo to jest produkt uboczny, ale również
będziemy budować linię do amoniaku, zielonego amoniaku, z racji tego, że właśnie ta energia zeroemisyjna będzie nam służyła przy produkcji amoniaku, który będzie zielony, czyli zazieleniamy nawozy. To znaczy się, będą automatycznie mniejsze koszty związane z opłatami CO2. Ale również chciałem przyjechać do pracowników i tu, żeby uspokoić ich w kwestii, niedawno ogłaszaliśmy przejęcia Puław, ponieważ prowadzimy badania w związku z przejęciem Puław. Jak Państwo wiecie, paręnaście lat temu były plany, że to Puławy miały przejmować generalnie Anwil. Ale to nie jest ważne w tym tak naprawdę wszystkim. Orlen oczywiście prowadzi badania nad przejęciem Puław. Chcemy przejąć Puławy, ale to będzie firma córka Orlenu, tak samo jak firma Anwil. To nie jest kwestia, by firma była oddzielna. To jest kwestia, byśmy uzyskali pewne synergie operacyjne, produkcyjne, logistyczne, byśmy mieli stabilność wsadu, bo przecież ten cały biznes głównie opiera się na wsadzie gazowym. A przecież jesteśmy firmą, która nie tylko zajmuje się ropą, ale i zajmuje się gazem, bo zrobiliśmy połączenie w tym zakresie. W związku z tym to będzie zdecydowanie stabilizacja. Po pierwsze dla firmy Anwil, ale będzie również stabilizacja dla Puław. W związku z tym to nie jest kwestia, kto kogo przejmuje. Będzie istniała firma Anwil, będzie istniała firma Puławy. My robimy połączenia operacyjne, połączenia biznesowe, a nie połączenia strukturalne czy jakieś połączenia korporacyjne, które nie do końca dają efekt ekonomiczny przy synergiach. To były długie spotkania, też spotkanie ze związkami, też następne plany inwestycyjne, które omawialiśmy. Grupa Orlen bardzo mocno, dynamicznie się rozwija. Nie da się wyrwać Anwilu, bo można powiedzieć, tu z Wrocławka to jest największa firma w tym regionie, która będzie zdecydowanie jeszcze większa i to jest firma, którą będziemy inwestować. Ale również dopracowaliśmy się z systemu wynagrodzeń. Również ujednoliczyliśmy, co jest praktycznie wielkim wydarzeniem, zakładowy układ zbiorowy, który jest taki sam jak zakładowy układ zbiorowy w Płocku. Czyli nie traktujemy inaczej pracowników w Płocku, jak i nie będziemy traktować inaczej pracowników Anwilu tu we Wrocławku. To wymagało 4-5 lat dojścia do tego poziomu płac, byśmy mogli to wyrównać. W związku z tym pracownicy bardzo są zadowoleni z tego spotkania i z tego realizowania wszystkich planów. To, co powiem główne, przyjazd był też związany z Puławami, wytłumaczenie im całego tego systemu, jak to ma wyglądać. Ale przy okazji też, jeżeli jestem tutaj pod Sławku, to no nie mogę nie odwiedzić tego wspaniałego zespołu. To, co powiedziałem, perła w koronie Wrocławka, koszykówka, tu bije serce polskiej koszykówki, macie wspaniałych zawodników, których finansujemy. To finansowanie z roku na rok jest coraz większe, ale również od 3 lat zaangażowaliśmy się w Akademię Dzieci. Oto w tamtej edycji to jest ponad 2000 dzieciaków. Teraz mamy drugą edycję i to jest bardzo ważne, zarazić dzieci do sportu. Ważne jest, żeby krzewić sport wśród najmłodszych, żeby budować tą solidarność ludzką tak naprawdę poprzez sport. I dlatego też odwiedziłem tutejszy klub, ponieważ możecie być z tego klubu dumni. 3 razy mistrzowie Polski i sądzę, że będą częściej. I jeszcze oprócz tego ten wspaniały puchar, który tak naprawdę buduje tą drużynę jeszcze bardziej. I mało to, nadaje też inne znaczenie temu klubowi. Takie znaczenie bardzo międzynarodowe. I wy możecie być z tego dumni. Media wrocławskie, tutaj regionalne, mogą być z tego dumni. Ale również my jesteśmy dumni z tego, że zawsze sponsorowaliśmy ten klub, sponsorujemy ten klub, wychodzimy naprzeciw i nigdy nie odejdziemy z finansowania, między innymi tu zadań społecznych. Dzisiaj wróćmy do negocjowania układu zbiorowego. Dlaczego to tak długo trwało, że pracownicy w Wrocławku mieli takie warunki, jak pracownicy w Wrocławku? Proszę Panią, dlatego tak długo trwało, odpowiem Pani na jedno proste pytanie. W 2015 roku, proszę Państwa, moi poprzednicy, proszę Państwa,
większości firm miało być po prostu prywatyzowany, większości firm miało być praktycznie opuścić grupę lub nie widziano żadnych perspektyw. To były firmy słabe, w które się nie inwestowało. Tutaj produkcja we Włocławku, praktycznie nie było żadnych większych inwestycji, jeżeli chodzi o nawozy azotowe. To były nawozy azotowe, które tak naprawdę pracowały od lat 80. Czyli firma była bardzo niestabilna. Nie było tych inwestycji, nie było zwiększenia produkcji. Dzisiaj generalnie w momencie, kiedy Grupa Orlen posiada kapitał i ten kapitał inwestuje w spółki zależne. Przecież proszę Państwa, nasza inwestycje w tym roku to jest 36 miliardów. Są zdecydowanie inne inwestycje. To są zdecydowanie większe, proszę Państwa, inwestycje. Budujemy trzecią linię nawozową. Już zatrudniamy ludzi do tej trzeciej linii nawozowej. Zwiększamy cały czas produkcję, zwiększamy rynki zagraniczne. Dziś sytuacja Włocławka od parunastu lat jest zdecydowanie inna. Jak powiem Państwu wcześniej, średnia pensja jeszcze 6 lat temu to była około 6 tysięcy. Teraz średnia pensja to jest około 10 tysięcy. Nie można było zrobić tego inaczej, bo proszę Państwa, chcąc, by ludzie lepiej zarabiali, to wymaga kondycji firmy. Nie może Orlen dokapitalizować firmę w celach zarobkowych i podwyżek. To firma musi sama wypracować kapitał do podwyżek i do zarobków, dlatego to generalnie tak trwało. To były duże zaniedbania, jeżeli mówimy o sam zakład, związane z brakiem tak naprawdę inwestycji w tym zakresie. Teraz sytuacja się znacznie poprawiła. Chcąc dojść było do zakładowego układu zbiorowego, musieliśmy po prostu dorównać widełkami płacowymi. A to trwało co najmniej 4-5 lat. Przez 5 lat realizowaliśmy zadania wynikające z zakładu, układowego pracy, bo już tyle rzeczy jest za dużo. W związku z tym, proszę Państwa, cały czas zmienialiśmy, poprawialiśmy tą kwestię socjalną, ponieważ tam były też różne dodatki związane z dodatkami i związanymi też z prawami i zdrowotnymi, opiekuńczymi czy innymi dodatkami, więc nigdy nie da się tego zrobić z roku na rok i nie da się zrobić przeskoku w jeden rok, bo to by za bardzo finansowo obciążyło firmę. Wróćmy do sportu, Tak. Przede wszystkim jako mieszkaniec Włocławka chciałbym podziękować za wsparcie 20-ponadletnie. Żyjemy tą koszykówką w całym mieście. Naprawdę czy Orlen jakoś zamierza jakoś wesprzeć klub za ten właśnie puchar FIBA, bo to jest największy puchar europejskiego zespołu, ogólnie mówię w sporcie, piłka nożna, czy siatkówka, czy piłka ręczna. I czy w związku z tym możemy na coś liczyć? Nie, jesteśmy w kali mistrzów. Andy był 3 razy mistrzem, teraz jest mistrzem FIBA. Może, nie wiem, Orlen Arena. Po tych głosach widzę, że on będzie nie 3 razy, tylko zdecydowanie więcej razy mistrzem. Mówiąc tak, proszę Państwa, my rozmawiamy z klubem, rozmawiamy z miastem w tym zakresie i generalnie staramy się poświęcić coraz większe środki, bo proszę Państwa, to co Pan mówi, Anvil sponsoruje od 20 lat. To jest zasługa wielu zarządów. To nie tylko tego zarządu, ale wielu zarządów. Ale sport wymaga finansowania. Sport wymaga coraz większego finansowania i również tu będą to środki coraz większe w tym zakresie. A ten puchar pokazuje nam to, że warto w ten klub finansować większe środki. To znaczy, że relatywnie inwestując w koszkówkę może osiągnąć większe sukcesy. Tak dla porównania piłka nożna 27 milionów. Orlen Wisła Płock, która spadła z ligi. Andy nie ma nawet połowy tego budżetu, a zdobył puchar europejski. Tak, proszę Państwa, to jest wiele, wiele innych rzeczy, to się składa. To są też ekwiwalenty, to jest wiele, wiele innych rzeczy. To są zupełnie inaczej koszty rozłożone, więc nie zawsze można porównać tą samą dyscyplinę sportu. Proszę Pana, więc tak widzimy. No przecież niedawno podpisaliśmy z Polskim Związkiem w tym tygodniu koszykówki, też następną umowę. I w tej umowie jest też sporo pieniędzy generalnie na młodzież, na rozwój polskiej koszykówki. Zresztą proszę Państwa, jeżeli chodzi o polską koszykówkę, to byłem inicjatorem podpisania umowy, jeżeli chodzi ze związkiem, w momencie kiedy byłem prezesem Energii. To było w 2017 roku. Później, w momencie kiedy przejęliśmy Energię jako Orlen, przejęliśmy również. Orlen ma zdecydowanie bardziej lepszą markę i rozpoznawalność, więc koszykówkę wzięliśmy pod swoje skrzydła. Więc doskonale sobie zdaję sprawę i zgadzam się z Panem,
że jeżeli chcemy mieć sukcesy w sporcie, to musimy bardziej inwestować w sport i jesteśmy otwarci na rozmowy. Również z miastem rozmawiamy na te tematy, zarząd, pani prezes na te tematy rozmawia, więc doskonale sobie zdajemy sprawę i jesteśmy przygotowani, że będą to większe środki finansowe, ponieważ chcąc utrzymać wyniki, efekty, muszą być to większe środki finansowe. Dziękujemy państwu bardzo. Dziękujemy bardzo.